Saturnina skończyłem w okolicach tam, nie wiem, lutego, coś takiego. Później jeszcze oczywiście tam poprawiałem podczas redakcji i tak dalej, no ale już powiedzmy tego te 6 miesięcy czy ileś miałem już takie, które przeznaczyłem na napisanie czegoś innego, na pracę nad czymś innym i jestem teraz na takim etapie, że to wszystko usunąłem. Czyli gdzieś jakieś 250 stron. Wrzuciłeś do kosza 250 stron. Tak, tak, ale to jest dla mnie o tyle typowe, że już coś takiego robiłem bardzo wiele razy i ja po prostu często szukając, nie wiem, najbardziej odpowiedniego języka czy najbardziej odpowiedniej kompozycji do opowiedzenia danej historii, kilka razy ją w ogóle zaczynam i dopiero za którymś razem mi się to podoba na tyle, że chcę to w tej formie dokończyć i teraz właśnie też jest taki ten etap poszukiwań. No, zacząłem na nowo pisać tę samą historię, ale opowiadaną przez kogoś innego. Więc jakby jestem dopiero na samym początku. I to jest o tyle oczywiście trudne, że no wiesz, ciężko sobie uświadomić, że no, ostatnie 6 miesięcy przepracować nad czymś, co tak naprawdę poszło gdzieś tam do kosza, ale dla mnie to jest, ja już się do tego przyzwyczaiłem i pogodziłem się z tym. Dla mnie to jest po prostu jakaś tam lekcja i na pewno to mi gdzieś w czymś pomoże. Bo tak jak mówię, to nie jest pierwsza rzecz, którą usunąłem. Ja kiedyś usunąłem książkę całą objętości tam 500 stron, więc to była moja taka najtrudniejsza decyzja. I zawsze miałem nadzieję, że mi nie zabraknie odwagi w tym momencie takim, gdzie generalnie no jest jakaś tam, powiedzmy, publiczność, która by czekała pewnie na tą książkę, jest, wiesz, są oczekiwania wydawcy, ktoś tam gdzieś, jest dużo takich z zewnątrz impulsów, że no fajnie było, jakbym to wydał, a ja mimo to jakby no cieszę się, że znalazłem tą odwagę, żeby tylko z tego powodu, że ja sam nie jestem z tego jeszcze do końca zadowolony, żeby to wszystko na razie wyrzucić i spróbować od nowa, więc jestem na takim etapie. Generalnie w dużym skrócie to jest książka, która zahacza mocno o świat baletu w Polsce. I ja nawet pamiętam, kiedyś ktoś mi w komentarzu napisał, że co teraz, jakaś następna książka i taka pani napisała o balecie, bo jak gdzieś się wspomniałem, a ty jej skomentowałeś, że o, to by było ciekawe, czy coś takiego, bo jakby pewnie sobie wyobrażałeś, że to jakiś kosmos. Ale to rzeczywiście gdzieś tam już się przyznałem kiedyś do tego. Generalnie w tym tekście, który napisałem i który teraz usunąłem, błąd mój, tak jak teraz na to patrzę, chyba polegał na tym, że ja całą powieść, cały ciężar powieści oparłem o jedną postać, nie próbując w żaden sposób opowiedzieć niczego jakby wokół, tylko skupiając się na tej jednej dziewczynie. I jakby ona tego ciężaru, mam wrażenie, że nie wytrzymała, że to jest za mało jak na taką długą historię. W związku z tym takie miałem wrażenie, że to się stało takie trochę zbyt, nie wiem, może wzniosłe, takie zbyt takie poważne. I teraz po prostu zmieniłem kompozycję, zmieniłem język, w jakim to jest opowiadane. Na razie mi się to podoba, nawet bym powiedział, że bardzo. Czy dopuszczasz taką możliwość, że druga wersja książki o balecie też wyląduje w świetniku? Tak. I wtedy wiem, że już trzeci raz nie będę, że po prostu z tego zrezygnuję w całości. Tak, ja też zawsze w ogóle robię coś takiego, że wiesz, jak nigdy nie podpisuję umowy, jak nie mam jeszcze wiesz, książki tam zaczęte i tak dalej. Ja muszę mieć bardzo dużą część, żeby podpisać umowę. No, a 250 to jest dużo. No, ale jak już podpisuję tą umowę, to dostaję jakąś tam, powiedzmy, część zaliczki i ja jej nigdy nie ruszam, ani grosza z tego, żeby nie mieć żadnego bata nad sobą, że ja tą książkę wiesz. Więc ja mogę zwrócić jakby. Tak, w każdej chwili. Więc jak najbardziej biorę to pod uwagę.